Witam na moim kanale, mam na imię Vita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie kochani w tym słonecznym dniu. Ubrałam się na długi rękawek, bo idę na ryneczek. Nie wiem, w których dniach ten ryneczek u nas jest, ale widzę przez okno, że już jest rozstawiony, że tam mnóstwo ludzi chodzi z zakupami. Mam ochotę na pewne rzeczy, więc zaraz się wybieram. A w dalszej części dzisiejszego filmiku zrobię takie małe Q&A, bo doszło bardzo dużo nowych osób. Pojawiają się takie pytania i nowe, i też stare się powielają, prawda? Więc chętnie bym na te pytania odpowiedziała właśnie tak właśnie w filmiku, żeby to dotarło do większej ilości osób. No, nie będę musiała tak na wszystkie komentarze odpowiadać. No, taka chytra jestem, bo naprawdę jest bardzo dużo komentarzy pod starymi filmikami, więc bardzo bym chciała zrobić taki filmik dzisiaj, żeby odpowiedzieć na pytania. No i tyle, kochani. Uciekam teraz na taki krótki spacer, na zakupy, no i zabieram Was razem, a potem odpowiadam na Wasze pytania. To są moje dzisiejsze zakupy rynkowe, moje zdobycze. Kupiłam wszystko, na co miałam ochotę. No i tak szybciutko powiem, za wszystko zapłaciłam 39 lir. Tutaj już poznajecie morwa czarna, 5 lir. Banany 1,5 kilo, nie wiem ile, truskawka kilo, razem za banany i truskawki zapłaciłam 20 lir, no to niech to będzie 8 lir, a to 12, bo banany są dość, no dość drogie, prawda, tutaj miejscowe, więc one kosztują troszeczkę więcej niż truskawki. Truskaweczka jest, dopiero się rozpoczyna, jest to truskawka z siliwkę, czyli taka już, która w gruncie rośnie na zewnątrz, prawda, poprzednie truskawki były z cieplarni miejscowych tutaj. Kupiłam wiejskie jajka za 10 lir, kupiłam szpinak, takie dwie ogromne, takie gałązki tutaj, prawda, zapłaciłam za to wszystko 5 lir i kupiłam dwie jówki, zapłaciłam 4 liry, czyli za wszystko 39 lir. No, będę jutro próbowała taki przepis tutaj ze szpinakiem i jówką zrobić. No i tyle, no i teraz zabieram Was na moje Q&A. Witajcie kochani jeszcze raz, już się z Wami witałam. Próbowałam nagrywać na balkonie, ale słuchajcie, jest tak głośno, cały czas ktoś przejeżdża. Ptaki ćwiergolą jak nie wiem co, nie wiem, może jakaś burza idzie, nie wiem, ale nie da się tam normalnie w ciszy nagrać. Może właśnie też mam zamknięte wszystkie okna, ale chyba słyszycie, ten świergot nawet w domu słychać, jak głośno jest. No i nie będę się rozgadywała, szybciutko odpowiem na te pytania, które tam gdzieś ostatnio pod filmikami się pokazują. Więc pierwsze pytanie. Cały czas pytacie mnie o mój język polski i czy jestem Polką i co tam z tą moją polskością, prawda? Więc tutaj od razu odsyłam na filmik o mojej polszczyźnie, prawda? O polskości, ale tak króciutko powiem. Tak, jestem Polką, Polką z Wileńszczyzny, dlatego tak czasem przekręcam ten język polski, przekręcam słowa, używam rusycyzmów albo konstrukcji jakichś takich mało polskich, zapominam słów i no, tak już jestem moim polskim. A tak naprawdę mieszkałam w Polsce, więc troszeczkę mi ta polszczyzna się poprawiła. Ale wiecie, mało mam do czynienia z językiem polskim, tak naprawdę tylko z rodziną i tutaj na YouTubie. I jak piszecie mi komentarze, coś tam nie poprawiacie, dziękuję Wam bardzo. Dzięki tym komentarzom
A mój polski się poprawia. Bardzo Wam dziękuję. Cenię. W żaden sposób nie mam Wam za złe, więc jak macie tam coś do napisania, spokojnie piszcie. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za te komentarze. Kolejna rzecz, o którą pytacie, jak długo mieszkam w Turcji? W Turcji tak naprawdę mieszkam w Turcji. Po pierwsze, dlaczego mieszkam w Turcji? Mieszkam w Turcji, bo mam męża Turka. Od 4 lat jesteśmy razem, dlatego mieszkamy też w Turcji. Ale na stałe mieszkam, tak teraz właśnie policzyłam, niecałe 8 miesięcy. Wcześniej przyjeżdżałam tutaj na pół roku, potem jechaliśmy z powrotem na Litwę i tak koczowaliśmy między tymi dwoma krajami. No i w końcu w zeszłym roku stwierdziliśmy, że jednak chcemy mieszkać tutaj. Tutaj jest łatwiej o pracę mojemu mężowi i może mieć normalną, fajną pracę. I tyle. Kolejna rzecz może o pracę, moją pracę. No ja w Turcji nie pracuję, w tym momencie nie jest to za bardzo możliwe ze względu na tą sytuację. Kolejna rzecz, w Mersin nie jest tak łatwo znaleźć pracę. Może kiedyś uda mi się coś, ale powiem Wam tak, tutaj jak nie ma się obywatelstwa tureckiego, a ja go nie mam i za bardzo nie chcę, nie opłaca mi się mieć tureckie obywatelstwo, no to trudno jakąś pracę tak naprawdę. Chociaż myślę, że z obywatelstwem też sami Turcy mają problem z znalezieniem pracy, a gdzie tu jeszcze dziewczyna, która przyjechała skądś tam i ten język nie jest taki idealny, no to gdzie bym mogła pracować? No mogłabym na pewno coś tam z językiem angielskim, jako nauczycielka języka angielskiego albo jakiejś firmie logistycznej, bo mam tak naprawdę doświadczenie w tym też, więc no coś bym mogła, ale powiem tak. Jak jest jakiś etat i można byłoby startować o pracę i będzie startował Turek, no to wezmą Turka oczywiście, a nie mnie. Normalne, logiczne, bo jakby mnie zatrudnili, no to muszą płacić większe tam, jak to się nazywa, większe podatki, zazwyczaj chcą zatrudnić nielegalnie, automatycznie na jakąś tam taką umowę, że ani socjalnych rzeczy nie będą pokrywać nic, więc no... Szczerze mówiąc, nie opłaca się to, więc teraz nie pracuję, będę się rozglądała, jak trafi się coś fajnego, oczywiście, tak? Nie wszędzie w Turcji tak jest, w Stambule jest o wiele łatwiej z pracą, no ale my mieszkamy w Mersin, więc w ten moment po prostu nie da rady pracować. I tyle. Jestem kobietą niepracującą, jestem gospodynią domową, no teraz... Jestem na YouTubie. Czy można traktować YouTube jako pracę? No chyba tak. Robię to codziennie, prawda? I zajmuje to dużo, dużo czasu. Czy się utrzymuję z YouTube'a? No nie. Mój kanał jeszcze jest bardzo malutki i oczywiście ludzie nie oglądają reklam, mają adbloki, więc no, nie da się z tego przeżyć. No to jest taka dla mnie w tym momencie przygoda, uczę się nowych rzeczy i po prostu bardzo lubię to, bardzo się wkręciłam w ten cały YouTube. Dziękuję wszystkim moim subskrybentom, dziękuję, że jesteście, komentujecie i Was jest coraz więcej, bardzo to doceniam, więc i tyle, dziękuję. Cieszę się bardzo, że mogę te filmiki nagrywać, mogę się rozwijać w jakiś sposób, rozwijać sama siebie, prawda, uczyć się nowych rzeczy, super. YouTube uważam, bardzo fajna przygoda w moim życiu. Kolejna rzecz, o którą pytacie, też pytacie o męża, więc od razu też powtarzam, mój mąż nie chce być tutaj na YouTubie, nie chce być gwiazdą YouTuba, więc nie wystąpi ze mną w żadnym filmiku. Na pewno może gdzieś tam śmignie, gdzieś tam, prawda? Ale naprawdę nie tak specjalnie nie będę go nagrywała, chociaż już gdzieś tam na filmikach go zauważyliście, jego cień albo jego odbicie gdzieś tam w lustrze, więc no, istnieje, czyli istnieje mój mąż. Kolejne pytanie też dotyczące chyba Turków i mężów tureckich. Czy pomagają przy zakupach? A no chodziło chyba o dźwiganie tych toreb, tak? Bo ostatnio na filmikach dużo dźwigam sama. I no pomagają. Słuchajcie, ja nagrywam codziennie, ale ja nie nagrywam każdych zakupów. I czasem robimy zakupy z mężem, no to mąż wtedy dźwiga. A jak on pracuje, a zakupy trzeba zrobić, no to robię to sama, prawda? Ja myślę, że to jest normalne w każdym kraju, że no, kobieta przecież nie siedzi i nie czeka, aż mąż przyjdzie z pracy i będzie dźwigał zakupy. No, no nie. To jest taka kolejna rzecz, o którą pytacie.
Kolejna rzecz, która też gdzieś tam w tych komentarzach się pojawia, no z czego się utrzymują Turcy, o przemysł, o pracę i w ogóle jak to wygląda. Tak króciutko po prostu powiem. Ja uważam, że Turcja jest krajem samowystarczalnym. Dlaczego tak uważam? Wszystko tutaj rośnie, jeśli chodzi o warzywa, owoce, wszystko tutaj można uprawiać. Turcja jest tak dużym krajem i klimat w tym całym kraju jest tak różnorodny. Tutaj, gdzie ja mieszkam, taki bardziej tropikalny jest, więc tutaj mamy banany, mango, awokado, wszystkie inne warzywa, cytrusy, wszystko tutaj rośnie, prawda? W Turcji rośnie bardzo dużo orzechów włoskich, orzechów laskowych, no dużo różnych rzeczy i no nie będę tutaj kłamała, ale mi się wydaje, że Turcja takich rzeczy jak owoce nie importuje. Może się mylę, wiem, że eksportuje bardzo dużo i na Rosję, i na inne kraje owoce idą. No, na Litwie też mamy tureckie różne owoce, więc Turcja nawet na Litwę eksportuje, prawda? Jeśli chodzi o przemysły, no to co? Turcja ma swoje samochody, ma swoje, nie wiem, telefony komórkowe, AGD, RTV, są różne, to wszystko produkuje. Tutaj dużo jest tureckich firm. Turcja słynie z handlu, więc no jak widać, no Turek wszystko potrafi sprzedać, więc sprzedaje i wewnątrz kraju, i na zewnątrz kraju, więc różne interesy tutaj kwitną. Ja uważam, że Turcy są pracowitym narodem i po prostu pracują, bardzo ciężko pracują. No, to jest takie moje spostrzeżenie, jeśli patrzę, nie wiem, na mojego męża, na jego rodzinę, no wszyscy są bardzo, bardzo pracowici i no nie ma hurtajów, no nie ma lenuchów, tacy, którzy by nie pracowali, po prostu wszyscy pracują. I większości ludzi, którzy są dookoła, no to wszyscy coś tam robią w życiu. No, więc uważam, że to jest taki kraj, który wszystko ma, przemysły, prawda, jakieś tam fabryki są, jakieś tam wykupują czy wydobywują, wydobywają chyba, tak, różne minerały, to wszystko, Turcja, granit przecież, te marmury, to wszystko Turcja też ma i to wykorzystuje tutaj i też eksportuje. Kolejną rzecz, Turcja się utrzymuje z turystyki, nie tylko z turystyki wewnętrznej, takiej, że tutaj sami Turcy tutaj jeżdżą, odpoczywają wszędzie, prawda? Ale też z zagranicy bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża, więc restauracje, hotele, firmy turystyczne, no ludzie tutaj pracują, słuchajcie, tak właśnie się utrzymują, no i tyle chyba o pracy właśnie i o utrzymaniu Turków też właśnie tak jest, jeśli chodzi o mieszkania. Jeszcze też pytacie mnie o mieszkania, o ceny mieszkań. No to jest różnie, w zależności od tych, gdzie to mieszkanie się znajduje. No i nie ma tak, że bez kredytu bardzo łatwo tutaj Turek może kupić to mieszkanie. No nie, kredyt też trzeba wziąć, trzeba pracować, wziąć kredyt, więc to też nie jest takie hop-siu. No i ja nie wiem, czy Turcy zarabiają więcej, czy Polacy, ja myślę, że nie. Po prostu tutaj jest tańsze, życie troszeczkę jest tańsze, ale Turcy myślę, że nie zarabiają więcej niż Polacy. No i chyba tyle, słuchajcie, co tam jeszcze jakieś tam pytania pojawiały się. No chyba takie właśnie pytania są związane z moją polskością, z mieszkaniem tutaj w Turcji, ile to tutaj kosztuje, prawda? O męża, o pracę, no chyba tak. Słuchajcie, kochani, nie będę przedłużała, jak coś mi tam jeszcze się przypomni, to w kolejnym jakimś filmiku o tym opowiem. No a dzisiaj taki filmik, króciutko opowiedziałam o tych rzeczach. Mam nadzieję, że Was tutaj nie przynudziłam. Życzę Wam miłego wieczoru, miłego oglądania filmiku i do zobaczenia w kolejnym.